Witanko. No, także jeszcze raz ten Blaupunkt, kto nie widział, taki do pracy, Blaupunkt model MB06 czy coś takiego, taka monofoniczna kolumna z radiem, z czytnikiem kart SD, Bluetooth, no co tam, wejście AUX na cincze, tutaj z boku jest na mikrofon, gitarę, pod jedno można podłączyć. Jest regulacja bas, treble, echo tam jeszcze jakieś jest do gitary, ale dobra, no tutaj jest rzekomo bzdury takie podawane w specyfikacjach, że niby 500 W, gdzieś tam, że 35, także trzymajmy się tego, być może te 35 W w takiej większej budzie robi trochę lepszą robotę. Tutaj w muze, muse, jest podawane niby 80 watów, też raczej trochę naciągane, także myślę, że to powinny być w miarę zbliżone do siebie sprzęty, tylko że ten tutaj no stereofoniczny na pewno zagra ładnie, ale zobaczmy, jak to mocowo sobie radzi, bo z Hopstarem raczej nie ma co porównywać. Hopstar też mocowo i nawet jakościowo tego muza rozjeżdża, także tego Blaupunkta można jedynie z tym muzem porównać. Niech będzie z radia, bo telefon drugi mi się akurat rozładował, podłączyłem go pod ten głośnik, ale co ja tu mam ze 3%, nawet nie, 1%. Także no, póki coś leci w radiu, zobaczmy. Najpierw ten głośnik. I ten music. Tutaj bas podbiłem, ale on też tak już trochę huczy, jak się przesadzi. A ta kolumna zdaje się mieć nawet trochę więcej sopranu. Przynajmniej na razie. Jak z basem. No i powiem wam, że według mnie ta kolumna gra ładnie, jeszcze jakby to było stereo. No minimalnie ładnie, ale według mnie przynajmniej na radiu gra ładniej. Bas troszkę mniej buczący, sopranu więcej, niekoniecznie ładniejszy, ale jest więcej tego sopranu. No także wcale nie jest głupia ta kolumna, no. Jakby tu jeszcze była dobra bateria, bo tutaj to ja mogę z pół godziny posłuchać i kaplica. To jest taki sprzęt bardziej w pracy, jak sobie w pomieszczeniu podłączę do gniazdka, postawię sobie na okno, to na całym zakładzie mam raban i nie muszę tego wyciągać na zewnątrz, bo nawet jak wyciągałem na zewnątrz, to i tak to kładłem pod oknami, także to nie ma sensu. Równie dobrze mogę na prądzie to postawić na oknie i będę miał to samo, a telefonem będę mógł sobie operować czy puścić sobie radyjko. Także no, nie jest zły sprzęcik, no szkoda, że monofoniczny, ale no jeśli się słucha w plenerze, gdzieś nie stoi czy nie siedzi się między tymi głośnikami, no to ten głośnik jest dobry, to daje radę. Gdzieś na grilla całkiem to fajnie poweruje, jeszcze do tego powinien być pilot, ale no na razie nie mam tego pilota, tam gdzieś powinny być jakieś opcje korektora, być może będą lepsze, także sorki, no na razie tego pilota nie mam. Jak będę miał, to jeszcze zobaczę, jak będzie jakaś znaczna różnica przy innych ustawieniach korekcji, to nagram następny filmik. A na razie może jeszcze zobaczmy na tym utworku. Chociaż to takie nudy, no ale niech już będą. Jakie są, takie są, nic na to nie poradzę. Najpierw chwilę Blaupunkt, potem Muse. I poza tym patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Yeah.
No dobra, potwierdza się. To ma tylko stereo, ale to wcale ładniej nie gra. Przynajmniej na radiu. Bas troszeczkę bardziej buczy. Ogólnie są dosyć podobne, ale jednak ta kolumna wypada lepiej. No jedyna właśnie wada, największa wada to jest to, że to jest w mono. Bardziej w plener, bardziej gdzieś tak do roboty, gdzieś żeby sobie muzyka grała, nie do wsłuchiwania się w stereofonie, tak tutaj sobie między głośniczkami położę się czy siądę i mam fajną stereofonię, chociaż no do stereofonii to ja na przykład wolę sobie diorki słuchać albo nawet DT-707 jak przyjdzie, czy JVC, XC3 są lepsze od tego. Ten Muse to jest tylko fajny, wielofunkcyjny, nowoczesny sprzęt, na którym można czy na USB, czy na microSD nagrywać muzykę, czy to z radia, z czegokolwiek, czy to z Bluetooth, czy z kasety, czy z płyty, można sobie po prostu zgrywać muzykę, digitalizować ją na nośniki cyfrowe, to jest w nim fajne. A tak, żeby sobie muzyki posłuchać, też nie jest zły. Jest fajny, wielofunkcyjny kombajn, ale ta kolumna w mono gra trochę lepiej. Ale do Hopstara to już nie podskoczy. Będzie trochę gorsze od Hopstara, ale trochę lepiej od tego gra. Chociaż to może bardziej buczeć, bo z podbiciem i z maksymalnym regulacją basu to już nie będzie basowało, to będzie buczało, dlatego ja to trochę zdejmuję. I basowo są całkiem podobne. Nawet ta kolumna ma trochę ładniejszy, trochę mniej plastikowy, ale to już mówiłem. Sopranu też ma więcej, już tak podsumowując. Niekoniecznie ładniejszy, ale to też już mówiłem. No i na tyle tego porównania, tego podsumowania. Zmykam. Hejka.